Witam. Dziś będę mówił niepopularne rzeczy. Przez to nie uzyskam profitów ze sponsorowania kanału przez kogokolwiek i pozostanie mi tylko na otarcie łez wprowadzenie płatnych subskrypcji. Mam tyle do powiedzenia, że nie wiem, od czego zacząć. W zasadzie powinno się zaczynać od początku, ale nie wiem, gdzie on jest, bo nie wiem, kiedy to wszystko się zaczęło. To znaczy wiem, za czasów Fenicjan, którzy zupełnie bez sensu postanowili wynaleźć pieniądze. Przy okazji wynaleźli też mydło, bo jak wiadomo, szmal brudzi ręce. Zapewne większość nawet się nie orientuje, gdzie zamieszkiwali Fenicjanie. Ja się też nie orientowałem, bo w sumie do niczego mi to nie było potrzebne, ale jak się zorientowałem, to od razu zacząłem wietrzyć wielowiekowy spisek. Akwarystyka, jak każde hobby, musiała się dostać w macki biznesu, bo wszystko, na czym można zarobić, prędzej czy później wpada w tą sieć. I okej, tego się nie zmieni, za wszystko trzeba płacić, ale najwięcej płaci się za niewiedzę. No właśnie, chciałem przejść do niewiedzy, a szczególnie do pokutujących wszechobecnie prawd, półprawd i gównoprawd akwarystycznych. Nie przeklinam, cytuję tylko księdza Tischnera. Firmom, które sprzedają produkty akwarystyczne, nie zależy na wyjaśnianiu zakorzenionych w księgach i umysłach poglądów, bo i po co? Jeśli ktoś kiedyś napisał, że czegoś nie powinno się używać w akwarium, to po co to zmieniać? Trzeba sprzedać ekwiwalent niedozwolonej rzeczy i na tym zarobić. Jasne jak sumienie czerwonoarmisty. Chciałem na przykładach pokazać, jak działa ten proceder, na który się łapiecie, a raczej się łapiemy, bo ja wcale lepszy nie jestem. Zacznijmy od kilku prostych rzeczy, o których zapewne wiecie i w internecie klepie się je jak mantrę. Number one, czyli woda do podmian. W czasach, kiedy akwaria 80-litrowe to były giganty i kiedy woda w kranie była kiepskiej jakości, nie pij wody z kranu, bo zachorujesz. Zrodził się słuszny pomysł odstawiania wody w wiaderkach czy innych pojemnikach przed wlaniem do akwarium. W tamtych czasach miało to sens, ale pojemności zbiorników zaczęły się zwiększać. Więc jak tu tyle wiaderek odstawiać? Pojawiły się więc w sprzedaży wszelkiego rodzaju uzdatniacze wody. Woda do wiaderka, chemia do wody i chlup, woda od razu do akwarium. Pozbawiona tych strasznych, morderczych wręcz produktów. W czasach zamierzchłych bardzo często dokonywano wymiany całości wody w akwarium. Obecnie, całkiem słusznie, wymienia się tej wody 20-30%. Już nie mówię o akwariach, gdzie wody się w ogóle nie wymienia. Więc wymieniamy 30% wody. Przypuśćmy, że mamy akwarium 300 litrów, co już nie jest żadną rewelacją pojemnościową. Będziemy więc musieli wlać 90 litrów świeżej wody, czyli jakieś 9 wiaderek. Gdzie to odstawić, żeby nie uzdatniać? No nie ma gdzie, trzeba kupić chemię i lać. Naprawdę trzeba? Od czasu, kiedy było to sensowne odstawianie wody i pojemności akwariów były małe, minęło 40 do 50 lat. Woda w kranach pochodzi z profesjonalnych oczyszczalni. W moim rodzinnym mieście Łodzi Urząd Miasta namawia do picia wody z kranu, a pogląd, że woda kranowa nie nadaje się do bezpośredniego wlania do akwarium, nadal pokutuje. Zabije ryby? Gówno, prawda. W czasach, kiedy woda była syficzna, a spory procent ryb był z odłowów, być może, ale teraz, kiedy 90% ryb jest z polskich hodowli, woda w kranie wysokiej jakości i zmieniamy jej tylko 30%, jaki jest sens odstawiania wody? Żaden. Lania uzdatniaczy? Żaden. Oczywiście nie mówię tu o akwariach z rybami, dla których wodę należy odpowiednio uzdatnić i przygotować, ponieważ twardość i odczyn naszej wody im specjalnie nie odpowiada. Ale to wypadki ekstremalne i każdy, kto chce takie ryby mieć, powinien mieć na ten temat wiedzę i liczyć się z tym. A cała reszta akwariów ogólnych, roślinnych, zupełnie bez sensu. Ale nikt o tym nie mówi, bo po co psuć interes? Ale ja do niczego nie namawiam, rób ta co chce tam. Number two. Kamienie i skały do akwarium. To będzie krótki podpunkt, bo gusta są różne. Kogo stać, to ładuje do akwarium japońskiej kamyki, kogo nie stać, lata po polach i zbiera otoczaki. Co się komu podoba, nie mnie sądzić. Ale wkurza mnie jedno, taki prosty osąd pokutujący od lat. Skała polana octem i sycząca nie nadaje się do akwarium. Spokowodza, rozumiem sens przeprowadzania tego doświadczenia. Taka skała będzie nam utwardzać wodę. W zbiornikach roślinnych i ogólnych taka skała jest niepożądana, ale twierdzenie i to stanowcze, że nie nadaje się do akwarium, a do akwarium z biotopami Malawi czy Tanganiką, gdzie woda stanowczo jest twarda i akwaryście zależy wręcz na utwardzaniu wody,
Więc tam się nadaje czy nie? Malawi czy Tanganika to nie akwaria? Jasne, że każdy będzie sobie wybierał skały do akwarium, jakie będzie chciał. Nie każdemu może się akurat podobać polski otoczak w afrykańskim akwarium. Taki właśnie pogląd, czyli nie nadaje się, pokutuje od lat. Inna rzecz, że święty ocet wyjaśnia wszystko i jest wyznacznikiem nienadawania się. Natomiast czy przypadkiem nasza skała nie zawiera substancji promieniotwórczych, tego już święty ocet nie potrafi rozstrzygnąć. Number 3. Korzenie w akwarium. Jakie korzenie nie nadają się do akwarium? Znacie to pytanie? Zadawaliście je może? I jaka była odpowiedź? Drzew iglastych? Bo tych w Polsce jest najwięcej. A jakiś powód podano? Że mają żywice? Straszne. Jak słyszę słowo żywica, to padam zemdlony. Albo jak mawia paździoch do żony: Helena, mam zawał. I co? W tej żywicy ma takiego być? Kosmici, którzy wylezą z korzenia i zatłuką ryby laserem? Nie? Kosmici nie? To co ma wyleźć, biorąc pod uwagę, że żywica jest nierozpuszczalna we wodzie? Nic nie wylezie. Jedynym przeciwwskazaniem jest stosowanie drewna świeżego, bo to i nie wypada komuś wyrwać drzewka z ogródka, żeby wykorzystać do designu, jak również ciężko takie drzewo okorować i przygotować do akwarium. Każde drewno przytargane z lasu będzie zawierać na sobie patogeny, bakterie i grzyby. I nie ma znaczenia, czy to drewno liściaste, czy iglaste. Bawi mnie jednocześnie protestowanie przed wsadzaniem na przykład korzeni jałowca do akwarium, a z drugiej strony zakup korzeni w sklepie. Korzeni niewiadomego pochodzenia, bo ich nazwy typu Redmoor Wood czy Iron Wood nic nikomu nie mówią, oprócz tego, że ładnie brzmią. A takie korzenie mopane czy mopani, bo różne jest nazewnictwo, to jedno z najtwardszych drzew afrykańskich, zawierających od groma żywicy. Pewnie dlatego nazywane jest drzewem terpentynowym czy balsamicznym. Więc afrykańska żywica jest dobra, bo się na niej zarabia, a polska żywica jest zła, bo można ją pozyskać za darmo albo za grosze. Drewno do akwarium dobiera się pod względem jego kształtów i twardości, bo każde drewno w wodzie będzie gnić. Nie ma co tego ukrywać, to naturalny proces. Tylko jedno zgnije po pół roku i zanieczyści tym procesem wodę, a inne po 100 latach i tego nie dożyjemy. I nie twierdzę tutaj, że nie należy kupować sprowadzanych do Polski korzeni, bo faktycznie mają piękne kształty. Ale chodzi o to, że mamy alternatywę w postaci naszych rodzimych korzeni, pni i gałęzi. I należy je tylko odpowiednio przygotować przed włożeniem do akwarium. Notabene tak samo jak kupne korzenie, gdzie wierzy się w ciemno w ich wcześniejsze przygotowanie, a w większości oprócz okorowania różnymi metodami, w tym piaskowaniem, nic się z nimi nie robi. Więc będę piętnował gadanie głupo do nieprzydatności drzew iglastych do zastosowań akwarystycznych. Number 4 i ostatni na dziś, rośliny hodowlane. Zapotrzebowanie na rośliny akwarystyczne jest tak ogromne, że nie dziw, iż już swego czasu firmy zwęszyły interes. I dobrze, jest popyt, trzeba go jakoś rozładować. Ale bawią mnie próby zakłamywania faktu, że przyjmowanie się roślin z upraw in vitro i emersyjnych ma się nijak do tego samego procesu odnośnie roślin wyhodowanych w wodzie. No bo który producent powie klientowi, że roślina, którą kupuje, pod wodą straci na przykład wszystkie liście i wypuści zupełnie nowe, zupełnie inne od tych, które widzi podczas kupna? To tak jakby klient kupował Mercedesa, a ten w garażu przepoczwarzył się w Fiata 126P z dziurą w masce i przerdzewiałym zawieszeniem. Straci liście, czyli po prostu zgnije. Jak tu teraz tłumaczyć człowiekowi napalonemu na akwarium, że to już tak jest i że to naturalne zachowanie roślin wodnych? Ale z tym przyjmowaniem się roślin sprzedawca stwierdzi, że to mit. Shit, a nie mit. Żeby ten shit zakryć, używa się ozdobnego papieru. Gdyż kupa ładnie zapakowana zawsze się sprzeda. A czym można zakryć naszą gnijącą kupę? Co najbardziej straszy akwarystę? Glony. To jest piękny straszak, więc uparcie reklamuje się rośliny z upraw jako pozbawione zarodników glonów, chorób, ślimaków i szkodników. No patrzcie Państwo, ile akwarystycznych straszaków w jednym. Czy kłamie się w taki sposób, reklamując swoje produkty? Oczywiście, że nie. To czysta prawda, szczególnie jeśli chodzi o rośliny produkowane w laboratorium w sterylnych warunkach. Rośliny emersyjne mogą już zawierać zarodniki grzybów, jak i chorób wszelakich. Ale przyjrzyjmy się roślinom z żelu. Są to rośliny z warunków sterylnych, produkowane na pożywce zawierającej wszelkie potrzebne do wzrostu rośliny pierwiastki. I taką roślinę ograbiamy z pożywki i wsadzamy do naszego akwarium. To trochę jakby kazać mieszkać obżartuchowi w obozie koncentracyjnym. Czy takie rośliny się nie przyjmą? Przyjmą,
ale to dość długotrwały proces w porównaniu z roślinami z wody. Wszystko zależy od stabilizacji akwarium, od zasobności w pokarm dla roślin. Szczególnie trudne wydaje się to w akwariach dopiero zalanych i w akwariach typowych akwarystycznych laików. David bez urazy. Każdy producent będzie się więc starał obrzydzić handel roślinami z wody, bo chce sprzedać swoje. Będzie wspominał o przenoszeniu glonów, ślimaków i chorób pomiędzy akwariami, co nijak ma się z prawdą, oprócz ślimaków. Patogeny i zarodniki glonów są wszędzie, więc to kolejny bullshit. Zresztą stara prawda handlowa jest prosta. Klient musi kupić. Jak nasza roślina będzie się zawsze przyjmować i rosnąć do usranej śmierci, to nie sprzedamy następnej. A jak padnie po miesiącu albo dwóch, to klientowi się powie, że ma w akwarium za mało trójtlenku boru albo trinitrotoluenu i sprzeda mu się nową roślinę wraz z zestawem nawozu i biznes się kręci. Cóż, ale tu wychodzi brak wiedzy, o którym mówiłem na samym początku. David bez urazy. Za to trzeba płacić. Przecież rośliny z uprawy wodnej też nie zawsze się przyjmują w innych akwariach. Żeby coś rosło, to trzeba coś wiedzieć, a im mniej się znasz, tym więcej kupujesz. No to sobie w tym odcinku nagrabiłem. Jestem niegrzeczny. Stracę wszystkie subskrypcje, a może i palec wskazujący. Na wszelki wypadek się okopałem i uzbroiłem pole minowe.